Apostoł Paweł po takiej części tej teologicznej, gdzie walczył z fałszywymi nauczycielami, próbującymi odciągnąć chrześcijan, których on zdobył dla Chrystusa, od wiary w darmowe zbawienie, odciągnąć ich od Chrystusa i znowu poddać ich w niewolę zakonu mojżeszowego, prawa mojżeszowego. Zachęcał ich też do obrzezania. No, apostoł Paweł zrobił to, co trzeba, czyli pokazał im prawdę. Ma nadzieję, że oni za tą prawdą pójdą, ale potem, jak to apostoł Paweł? No, nie może tylko mówić o sprawach teologicznych. Zaczyna mówić także o stosunkach wzajemnych w Kościele. Praktycznie w każdym jego liście znajdziemy takie odwołania do relacji wzajemnych pomiędzy chrześcijanami. Czy to w listach indywidualnych, czy w listach do kościołów. Tu akurat mamy list do grupy kościołów. No i wcześniej zauważyliśmy, że kończy tę część teoretyczną takim bardzo poważnym oskarżeniem, że pod pozorem wolności, to jest 13 werset, nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości, i w 15 wersecie pokazuje stan, opłakany stan relacji. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. I potem przedstawia im, tym chrześcijanom, czyli pierwszy warunek, najpierw musisz się stać chrześcijaninem, ale to nie wystarczy, żeby prowadzić owocne życie. Teraz każdego dnia musisz korzystać z mocy Ducha Świętego, jeśli chcesz zwyciężać pokusy swojego ciała, pokusy diabła. I w 16 wersecie mówi, według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. I potem przedstawia od 19 do 21 wersetu takie, można powiedzieć, typowe uczynki ciała, czyli gdzie pozostałości starej natury w nas, starego myślenia, gdzie diabeł znajduje przyczółki i do czego nas prowadzi, do czego może prowadzić nawet chrześcijan. Ostrzega jednocześnie, że jeśli to jest twoim stylem życia od wczesnego dzieciństwa do teraz, kiedy mówisz, że w międzyczasie nawróciłeś się do Chrystusa, to najpewniej kłamiesz. Najpewniej to było tylko pozorne nawrócenie, może jakieś przeżycie religijne, może jakieś takie rozżalenie się nad swoim losem, może to była decyzja uwierzenia w Boga, że istnieje, ale to jeszcze nie było przyjście po ratunek do Jezusa Chrystusa. Dlatego ostrzega, że ci, którzy w ten sposób żyją, Królestwa Bożego nie odziedziczą. 21 werset tak się kończy. Postanowiliśmy przejrzeć tę listę, bo myślę, że w pierwszym celu ona jest po to, żeby tych tak zwanych kościelników, którzy nie należą do Chrystusa, a tylko weszli w krąg życia kościelnego, tak jak to Jakub nazywa, umyta świnia, nie? Dalej co do natury jest świnią, ale teraz jest pachnąca, różowa, umyta i z kokardą, nie? Jeśli nie zmieniła się jej natura, to za chwilę ona znowu starza się z lubością w błocie. Nie? To jest zjawisko w kościołach, było też zjawisko wtedy, dlatego apostoł Paweł z jednej strony ostrzega tych, którzy się tylko pozornie nawrócili, że cel nawrócenia, czyli życie wieczne, absolutnie nie został przez nich osiągnięty. Ale myślę, że drugi cel to jest właśnie, żeby wstrząsnąć wierzącymi, którzy już jako Kościół tak żyją. Zobaczcie, to jest sposób życia Kościoła, te ciągłe walki, podsrywanki i różne jakieś inne brzydkie intrygi. I ten trop pojawia się rzeczywiście w tej liście, bo ona około 15 lub 16 punktów liczy. Z tego połowa, 8, dotyczy grzechów społecznych, relacyjnych, które rozgrywają się w życiu chrześcijanina albo w jego rodzinie, albo w Kościele, albo tu i tu, dwa w jednym. Przeszliśmy już przez połowę tej listy. Mówiliśmy o wrogości, nienawiści, o sporze, czyli bardziej o takim no, można powiedzieć, o złym sporze, o czepianiu się. Chyba to dzisiaj by było czepialstwo, nie? Jest taka cecha. O zazdrości, zawiści, o gniewie, ale nie w znaczeniu tym dobrym, bo gniew może być dobry,
ale bardziej o takim szale, czy wzburzaniu się i tak dalej. Tu dzięki Rafałowi, naszemu nauczycielowi greki, mogliśmy troszeczkę pogłębić. Oczywiście każdy może też próbować sam tę robotę zrobić za pomocą słownika biblijnego, czy w internecie też to jest, ale jeśli ktoś zna grekę, to jeszcze głębiej, czy trafniej będzie mógł formułować te wnioski. Zostały nam cztery rzeczy. Knowania właśnie, odszczepieństwo i zazdrość, złość. Ona się tutaj jeszcze raz tylko w innym słowie greckim pojawia. Rozpocznijmy od tych knowań. W tekście Biblii Tysiąclecia mamy niewłaściwą pogoń za zaszczytami. No troszeczkę tak rozbudowane, jak na przykład jest to tłumaczone w Biblii tej wzorowanej na Biblii Króla Jakuba, czyli w Biblii Gdańskiej. Spory. Te knowania są jako spory znowu, tak? Bo tam... Ale były swary. Aha, tu swary, a teraz spory. No, raczej tam to spór jest już lepsze, jeśli już. Ja bym to nazwał właśnie czepialstwem, no ale dobra. Podsrywanie. Ja bym tak proponował, to każdy zrozumie, o co chodzi. I prosty, i łucuny będzie wiedział, o co chodzi. Czyli to jest knucie jakiś intryg, żeby, że tak powiem, albo samemu lepiej wyjść, znaczy w sensie, żeby zyskać lepszą pozycję, albo innych w dół pociągnąć. Podasz jeszcze raz to greckie znaczenie, znaczy no już na polski. Egoistyczna ambicja. Egoistyczna ambicja. To jest opisowa definicja. Czy gdzieś to słowo się jeszcze pojawia? Bo to zawsze, kiedy... Bo ogólnie słowa, pomoc w zrozumieniu słów daje nam kontekst. Nie? Dlatego zawsze pytamy, czy gdzieś to słowo zostało użyte może w innych listach apostoła Pawła? Galacjan 5:20. To jest to. Tak? To jest właśnie to, które mamy. 2:3 Filipian 2:3. Sprawdźmy. Jeśli Filipian, to już czytaliśmy, nie? Bo tutaj najstarsi górale, no to są po liście do Filipian. 2:3, tak? Czyli tam najpierw jest takie wezwanie do wspólnoty, nie? I zobaczcie, nie czyniąc tutaj nic dla podjudzania, czyli tak oddał ten tłumacz interlinearu, bo tu już to słowo jest w wyrażeniu. Nie jest tylko, wiecie, jako określenie czynu, tak wyliczance, tylko jest w wyrażeniu. Czyli nie robiąc nic dla tego celu. Nie? Czyli widać, że tutaj ta chora ambicja, czy takie no, żądza zaszczytu, żądza władzy, czy żądza pozycji jakiejś, nie? Uznania, aplauzu i tak dalej, to prowadzi nas do pewnych działań. Nie? Czyli w liście do Filipian jest nawet tu szerzej, tu jest tylko zasygnalizowane. 2 Koryntian 12:20 i tutaj jest ten spór znowu. Zazdrość, podjudzanie. Tutaj widać, że niepokoje. Okej, czyli no, widzimy zawsze to słowo w kontekście jakichś złych relacji w Kościele i tutaj mamy jakiś taki opis, to jest, bym powiedział, że to jest knucie intrygi, która ma kogoś oczernić albo mnie wybielić, czy wstawić wyżej, nie? Jesteś w Jakubie 3:14-16. Tu trzeba zawsze, bo teraz wyszliśmy do innego autora, nie? To uwaga. To jest dopuszczalne, nie? Bo dalej jeszcze poruszamy się w tym samym kręgu nauki apostolskiej, ale trzeba zawsze uważać, czy autor, trzeba sprawdzić, czy autor podobnie definiuje, czy pisze po pierwsze o tym samym zagadnieniu. Jeśli pisze o tym samym zagadnieniu, o tu Jakub oczywiście pisze o tym samym zagadnieniu, no to mamy duże prawdopodobieństwo, że też dotknie dokładnie tak samo, czy wiecie, tego samego bolącego miejsca dotknie, nie? Czyli wtedy dowiadujemy się więcej. Ale na przykład porównując już Pawła i Jakuba, jeśli weźmiemy słowo wiara,
szukając u Pawła i u Jakuba, a to już zobaczymy przeskok, którego nie możemy zrobić. Bo Paweł definiuje wiarę jako totalne zaufanie Chrystusowi. Mówi, żyje efektem wiary, to jest, żyje już nie ja, ale Chrystus we mnie. A Jakub rozumie wiarę jako intelektualne przekonanie. Wierzysz, że jest jeden Bóg? A to i diabeł wierzy. To jeszcze nie o to chodzi. Nie? Czyli już wtedy, jeśli w tym momencie dokonamy takiego mechanicznego przeniesienia wiara u Pawła i u Jakuba, dojdziemy do bzdury, do głupoty. Nie? Kompletnie nie zrozumiemy tekstu i intencji obu autorów, nie poznamy prawdy. Zobaczmy, czy tutaj mamy miejsce z podobnym, czy z różnym zdefiniowaniem tego słowa przez innego już autora biblijnego. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłotliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry wstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. I tu w następnym jest znowu to słowo strife, tylko to inaczej po polsku brzmi. Bo gdzie jest zazdrość i kłotliwość, to jest to słowo, tam niepokój i wszelki zły czyn, a w 14 to było kłotliwość, tak też, ale po grecku to jest to słowo, co Rafał wspominał. Czyli tu jest jako kłótliwość, myślę, że to jest ciekawy trop, bo on pokazuje zarówno kontekst szerszy, gdzie rodzi się ta cecha, nie? Ale zobaczcie, tu mamy jako uczynki ciała, czyli z naszej grzesznej, starej natury wypływające, a tu jaki mamy korzeń? Nie jest to mądrość, 16 werset, zobaczcie. Nie jest to mądrość Boża. I tam są określenia demoniczna, jaka jeszcze? Zmysłowa, czyli zmysłowa to jest właśnie ciało, nie? To jest właśnie sarks, a tu mamy dołożony jeszcze ten czynnik demoniczny. I skutkiem będzie, zobaczcie, jeśli takie postawy zaczną być tolerowane w Kościele, to co jest skutkiem? Widzicie? Niepokój? Jeszcze raz przeczytaj proszę. Chyba w 16 były. Tak, to 16, bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Tak, pojawi się niepokój w tym kościele i zły owoc. Złe działanie, złe funkcjonowanie. Także to jest jakieś takie w naszym tłumaczeniu brytyjskim knowania. To nie jest złe to słowo knowania, tylko że dzisiaj ono jest niezrozumiałe, nie? Dlatego sobie to poszerzamy. Pamiętajcie szczególnie o tym ostrzeżeniu Jakuba. To już jest w grupie jesteśmy interpretacji i zastosowania. Zobaczcie tolerowanie tego, jaki wzbudzi owoc w Kościele. No i warto pamiętać, jakie jest tego źródło. Że diabeł będzie się posługiwał naszymi słabościami, właśnie taką chorą ambicją, żeby niszczyć Kościół od środka. Ktoś myśli, że to jest dobre, że to się mu należy, że trzeba tutaj wprowadzić moją sprawiedliwość. Nie? Tak sobie, znaczy on to nie namówi moją, tylko musi być sprawiedliwość. Oczywiście dokładnie taka, jak to rodzina Karguli czy Pawlaków. Zawsze mam problem. Sprawiedliwość sprawiedliwością to u Pawlaków. To stara Pawlacka tak mówiła. Ale po naszej stronie wszystko musi być. No i dobra. Myślę, że w tym momencie pożegnamy już knowania, ale widzicie, że możliwości zastosowania, analizowanie historii czy Kościoła, czy swojego Kościoła, czy swojego życia przyniesie nam jeszcze bardzo wiele ciekawych odkryć, jak diabeł rzeczywiście może z jednej chorej ambicji, nie zatrzymanej w porę w Kościele, naprawdę doprowadzić do czegoś, co zaraz będziemy czytali, czyli do rozwalenia Kościoła od środka, bo zaraz i do tego dojdziemy. Następne greckie słowo. Lichostasia, które oznacza niezgoda, podział, wichrzycielstwo. I to słowo ma dwa człony. Pierwszy od rdzenia dichazo, co znaczy dzielić na pół. Czyli dwa. Stąd tak. Też słowo dychotomia się wywodzi. I drugi człon to jest stasis, czyli zajęcie stanowiska w jednym sensie, a w innym sensie może znaczyć powstanie albo bunt. Mówiliśmy o tym, że widać, że tu jest jakiś
dwa, nie? To dychotomia, nie? To właśnie od razu takie spolaryzowanie, czy wprowadzenie. Zobaczcie, idea jest taka, że my jesteśmy jedno w Chrystusie. Apostoł Paweł mówi, zamiast walczyć, służcie sobie w miłości, nie? A teraz przychodzi ktoś, czy ktoś z nas mówi, ale nie, musimy wprowadzić podział. Tak albo tak. Czyli mamy kolejne. Słowo znowu jest podział, znowu jest bunt. Czyli podział na nieprawdziwych podstawach. Bo apostoł Paweł na przykład mówi, że muszą być podziały między wami. To mówi w liście do Koryntian. Że jeśli Kościół jako całość będzie szedł w grzech, to musi być podział. Ale wtedy podział jest zdrowy. Bo podział ratuje Bożą sprawę przed kwasem. Ale w historii Kościoła takich zdrowych podziałów jest niewiele. Na przykład podział Lutra jest zdrowy w tym kontekście. Nie? Podział Husa jest zdrowy w tym kontekście. Ale oprócz tego, w zależności od skali, myślę, że chyba można mówić o tysiącach przeróżnych podziałów, które miały na celu tylko osobiste interesy, czyli bunt, rebelia, ambicja i tak dalej. Niezgoda, właśnie tak mamy to przetłumaczone, a tu takie polaryzowanie, czyli chrześcijanie, którzy mają jedno, to jest takie celowe działanie, żeby oni rzucili się sobie do gardeł. Bezsensowna wojna. Tu jeszcze na koniec powiem coś o liczbie mnogiej i pojedynczej, ale to za chwilę. Jakie te słowa? Możesz jeszcze raz? Przed jakimi słowami oni zwodzą prostaczków? Prostaczków to znaczy takich chrześcijan, że tak powiem... Piękne i pochlebne. Piękne i pochlebne. Piękne i pochlebne, czyli będą kadzić tobie. Będą kadzić wam. Nie? Będą mówić ładnie wyglądające słowa, czyli człowiek niewprawiony nie zobaczy tam kłamstwa i do tego jeszcze będzie tak mile nas to łechtało. Czyli to są specy od manipulacji, z tego wniosek. Dzięki. Jedźmy już do tych dwóch ostatnich. Zobaczmy, czy widać, jak Pawłowi zależało, żeby zwalczać coś takiego w Kościele. Bo tu już mamy bardzo bliskoznaczne te, nie? One się zazębiają, te znaczenia. No, o następnym słowie to dużo można powiedzieć, bo to słowo heresis, to domyślamy się, że słowo herezja wywodzi się z tego. I to słowo może znaczyć cechę szczególną, wyróżniającą jakąś grupę, ale w pierwotnym znaczeniu to słowo znaczyło samą tą grupę, to znaczy sektę, partię, szkołę czy frakcję. Frakcję, o, to jest chyba najbliższe nam takiemu współczesnemu rozumieniu, czyli rozbicie jakiejś całości na segmenty. Widzimy, że choć to słowo normalnie jest neutralne, to tu jest pokazane jako odzwierciedlenie złego działania, czyli fragmentaryzacji Kościoła. Bo przypominamy, że to jest list do kościołów, nie? Jest kilku lokalnych kościołów. Czyli w tych lokalnych wspólnotach pojawiało się zjawisko dzielenia na, można powiedzieć, frakcyjki. To widzimy w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, na samym początku, kiedy tam apostoł Paweł walczy właśnie z cielesnymi chrześcijanami, którzy mówią, ja jestem Pawłowy, a ja jestem Apollosowy, czyli Kościół, który powinien być razem, którego siła jest między innymi w tym, że skupia tych chrześcijan razem i prowadzi do jakiejś walki, od razu podzielili się na jakieś mniejsze unity. Fragmentaryzacja. Czyli zniszczenie siły Kościoła poprzez podział na wiele małych jakichś takich, no mówiąc po czesku, skupinek. To ostatnie słowo, ono jest tak z granicy, bo albo jest zawiść, albo zabójstwo. Nie wiem, co ty o tym powiesz. A tutaj jest wariant tekstowy, dlatego że w jednych manuskryptach występuje po prostu to słowo, a w drugich, w innych dwa słowa są, które bardzo podobnie brzmią. Wydaje się, jakby to był synonim tego słowa, które wczoraj dyskutowaliśmy, zilos, czyli taka
zawiść, że jak komuś się powiedzie, to mnie to bardzo denerwuje. Tak, tu już niestety Albańczycy mają przerąbane w naszej historii tu, którą opowiadałem wczoraj. Dzięki, czyli mamy no już całą tę listę, oczywiście mówię, myśmy tylko zasygnalizowali, w jaki sposób należy podchodzić do tekstu biblijnego, żeby go solidnie zinterpretować. Myślę, że sporo ciekawych zastosowań może wam Bóg dać i w dalszym jakimś rozmyślaniu nad swoim funkcjonowaniem w Kościele, nad funkcjonowaniem swojego kościoła lokalnego, biblijnego. Ja tylko jeszcze podzielę się z wami taką obserwacją, bo za chwilę przejdziemy, mam nadzieję, że też tam utkniemy na jakiś czas, owoc ducha pojawia się zaraz obok, nie? Najpierw mamy te uczynki ciała, nie? Tu w wersecie 19 jawne zaś są uczynki ciała, czyli takie oczywiste, nie? Że to robienie tego wszystkiego w kościele to jest w sposób oczywisty związane z ciałem. A Jakub to wiąże z diabłem, nie? Pokazywaliśmy to, Iwan czytał. Zaraz obok pojawia się owoc Ducha Świętego, 22 wersetu. Jak Bóg da, jutro pójdziemy w tym kierunku. A dzisiaj tylko zobaczcie pewną, jakby to powiedzieć, obserwację. Uczynki ciała w jakiej liczbie są, a owoc ducha, czy owoce ducha, to oczywiście źle bym powiedział, a te uczynki, te wypływające z Ducha Świętego, jaka liczba jest? Mam nadzieję, że widzicie to. Uczynków ciała jest wiele, a owoc ducha jest jeden. Zastanawialiście się dlaczego? Jaki może stąd być wniosek? To jest interpretacja, czyli wiecie, no możemy się pomylić, nie? Ja zastanawiałem się i doszedłem do pewnego wniosku, z którym się podzielę z wami. Otóż za chwilę, jak będziemy oglądać owoc ducha i te cechy, bo owocem zaś ducha są, i tu jest znowu lista kilku cech. I teraz jeśli by wziąć każdą z tych cech oddzielnie, to one albo by troszeczkę przeczyły sobie, albo by ktoś powiedział, no to ja chcę być łagodny. Albo ja chcę na przykład mieć samodyscyplinę. A ja chcę być taki cierpliwy. Najbardziej wszystko przetrwam, nie? I tak dalej, nie? Czyli do czego by nas to mogło prowadzić? Do przesady. Do przesady, do wybrania sobie czegoś, co mi pasuje albo zgodne jest z moim temperamentem, upodobaniem czy tam, nie wiem, charakterem szerzej i bym rósł tylko w tym obszarze i mówił sobie, że to jest owoc Ducha Świętego. Nie. Jest kiedyś na ugruntowaniach, na tych wstępnych takich studiach Biblii, które z wami przeprowadzamy, na jednym z nich jest taki bardzo fajny rysunek. Co prawda on dotyczy troszeczkę innego problemu. Tam pamiętacie, jest wspólnota, świadectwo, Słowo Boże i modlitwa. Takie cztery sprychy w kole. Nie? Ale co jest w środku? Jezus Chrystus. I teraz każda z tych sprych ma, że tak powiem, i prowadzić do Chrystusa, i być związana z Chrystusem, i ma być w harmonii z Chrystusem. Bo jeśli byśmy wzięli jedną z tych cech, to nam koło wyjdzie takie jak dziecko tam dwuletnie, albo ktoś po paru kielichach rysuje koło, nie? A ma nam wyjść pięknie, równiuśko się toczące. To tylko wtedy, kiedy Chrystus będzie w środku. I dokładnie z tym owocem ducha. O ile diabłu nie zależy, możesz być tylko pijakiem, możesz być tylko intrygantem i już jest dobrze, jest git. Już jesteś pokrzywiony, już jesteś tym złym elementem, nie? Tą zakałą, kwasem w całości. Ale teraz z kolei, i dlatego tu jest liczba mnoga, i który sobie wybierzesz, że tak powiem, jaką drogę grzechu sobie wybierzesz, nie ma znaczenia. Bylebyś wybrał przynajmniej jeden. Ale te wszystkie czyny związane, czy postawy, czy cechy związane z owocem ducha, a już są w liczbie pojedynczej, to jest owoc. I teraz weźcie sobie wszystkie te cechy, a w środku Chrystus. Czyli te cechy mają być we mnie jak w Chrystusie. Nie jakkolwiek,
I ilekolwiek, czyli wiecie, może nam przesadzić nawet, czy w łagodności, czy w innych cechach, one mają być w nas tyle, na ile były, czy są widoczne w Chrystusie. To mi pomogło zrozumieć. A zobaczcie, to właśnie porównanie liczby. Tu jest liczba mnoga, uczynki ciała, a tu jest liczba pojedyncza. Jeden owoc.